Siemaneczko, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Pokémon GO i dzisiaj mamy nowe informacje odnośnie sezonu Psot. Sezon Psot dostarcza nam bonusy, które wcześniej były omówione w jednym z tematów w danym miesiącu. I w tej chwili one wchodzą w życie wraz w momencie, kiedy oglądacie ten odcinek. A dokładnie dniem 1 września od samego początku samego eventu, czyli o godzinie 10. Startuje event i mamy bonusy, które oczywiście dzielą się na te, które są na terenie USA i Nowej Zelandii, jak i też na wszystkich pozostałych krajach, które mają właśnie dostęp do Pokémon GO. Ale wcześniej, jeśli potrzebujesz kodu aktywacji do Windows 10, to możesz skorzystać ze strony Your City Keys. Kupowanie nigdy nie było prostsze, bo możesz wejść na stronę, wybrać Windowsa lub też jakiś inny całkowicie tytuł na powiedzmy grę, która się interesuje i po wpisaniu kodu LED20 możesz zobaczyć, ile mniej pieniędzy z ciebie zedrą, jak skusisz się na zakup czegoś, czego nie potrzebujesz. Kod oczywiście nie działa na gry, tylko na Windowsa i inne programy z linkami, które są w opisie. Ale jeśli jednak się skusisz i kupisz, to kod do aktywacji Windowsa 10 będzie na twoim koncie i możesz go zwrócić w ciągu 30 dni, jeśli się rozmyślisz. Ja się dałem namówić i kod działa do tej pory, bez problemów, o których mnóstwo osób mi zapewniało. Jeśli coś się zmieni, dam wam znać, a do tej pory wszystko zależy od was. Więcej informacji dlaczego, polecam poczytać o Windows 10 wersji OM. Jeśli chodzi o wszystkie inne produkty, można polecić Your City Keys. I w tym przypadku, jeśli chodzi o teren Nowej Zelandii, jak i też USA, czyli mieszkańcy tych krajów, będą mieć bonusy jako nowe, jakimi są trzykrotny exp za kręcenie pokestopów, które są kręcone za pierwszym razem, oraz dodatkowo dwukrotny czas trwania lurów, co zwróćcie uwagę, jak mamy dwukrotny czas trwania lurów, to będą to 12-godzinne bonusy, jeśli chodzi o Community Day. Zakładam, że to usuną i będą to i bonusy, które będą niwelować się w momencie, kiedy wychodzi Community Day. Dodatkowo bonusy, które będą trwać cały czas. Będzie zwiększona efektywność incensa, czyli będzie większy spawn Pokémonów z incensów. Czyli tutaj pozostały bonus, który wcześniej omawialiśmy, czyli nie będzie taki powrót do musimy chodzić, żeby, wiecie, zdobywać Pokémony, tylko będzie większa ilość spawnów w momencie, kiedy będziemy chodzić. Tak jak to będzie wyglądało. Dokładnie, to jest kolejny part naszego bonusu. Będziemy mieć boostowane obrażenia podczas remote rajdów, czyli to zostaje cały czas. Gwarantowany gift za kręcenie pokestopów, także w tym przypadku 20 giftów otrzymujemy w momencie, kiedy kręcimy 20 stopów. Oraz nam buddy będzie przynosić więcej giftów, czyli wiecie, tam standardowo, zależy od tego, jak tam będziemy mieć luki w naszych giftach. Czyli przypuśćmy, jeżeli nam brakuje 5, to nam przyniesie 5, jeżeli 3, to nam przyniesie 3. Bonusy, które będą już usunięte w trakcie, jak to oglądacie, na terenie USA i Nowej Zelandii. 10-krotny exp za kręcenie pokestopów za pierwszym razem. Tutaj przez miesiąc sierpień i bodajże część chyba lipca jeszcze, nasi gracze w Nowej Zelandii, jak i też w USA mieli, wiecie, możliwość jeżdżenia po całym kraju i wbijania sobie expa do woli przez ten czas. Teraz bonusy, które będą obowiązywać na terenach wszystkich innych, prócz USA, jak i też Nowej Zelandii. Dużo się pokrywa, ale wolę tutaj streścić tak naprawdę, jak to wygląda aktualnie. Czyli pokrywając to, co było w tamtych krajach, mamy incens z zwiększoną aktywnością oraz będzie, jak będziemy chodzić, będzie większy spawn z incensa. Będzie boost obrażeniowy, czyli na równi z pozostałymi graczami, którzy są na miejscu, z remote rajdów. Będzie gwarantowany gift przekręcenie pokestopów oraz buddy będzie dawał nam większą ilość giftów oraz wyjątkowe nowe bonusy, jest to trzykrotny exp za kręcenie pokestopów pierwszych nowych oraz dodatkowo wydłużony czas dwukrotnie do działania lurów, czyli godzinne lury. Tak jak mówię, będzie tutaj ciekawa kwestia, jeżeli będą tutaj wprowadzać zmiany związane z Community Day, jak to będzie się pokrywało, czyli będzie to nadpisany błąd, czy jednak będą się tutaj niwelować, jakoś tak. Lub też będą współgrać, kto wie. To jest tyle w tym odcinku, dziękuję za uwagę i widzimy się następnym razem. Trzymajcie się, heja!